O tym, że mamy utalentowaną i uzdolnioną młodzież, wiemy nie od dziś. Odnoszą sukcesy w wielu konkursach. Dzisiaj podsumowanie konkursu. PCK. Uczniowie krośnieńskich szkół i przedszkoli, o czym mówiliśmy już w tym wydaniu serwisu, regularnie odnoszą sukcesy w licznych konkursach. Co więcej, wiele z nich dotyka ważnej tematyki społecznej. Na początku grudnia w Zielonej Górze podsumowano wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród wyróżnionych znaleźli się także młodzi krośnianie, w tym ta najmłodsza, czyli Hania Gierczyńska. Ja się bardzo ucieszyłam i dzieci wybiły mi brawo. I słusznie, bowiem Hania to jedyna mieszkanka gminy wyróżniona w kategorii klas 1-3. Sukces jest tym większy, że w tej kategorii w całym województwie wyróżnienie otrzymało tylko 13 osób. Co ciekawe, tempo powstawania pracy Hani było zawrotne. Ja kończyłam, ja zaczęłam nocą i skończyłam rano. A co konkretnie przedstawia wyróżniona praca? Narysowałam dziewczynkę i chłopca, jak dawali rękę do krwi do serca i kapie z niego krew i mi się pomysł wziął z głowy. Temat krwisty, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Hania rysuje jednak także nieco mniej poważne obrazki. Najbardziej lubię rysować kucyki litupony. Dodatkowo w kategorii klas 4-6 także pojawił się mocny krośnieński akcent. Wyróżnienia otrzymały Milena Adamowicz ze szkoły podstawowej nr 1, klasa 4 oraz Inga Karaś ze szkoły podstawowej nr 2, klasa 5. Udział w konkursie wzięło ogółem 1190 uczniów ze 119 placówek oświatowych województwa lubuskiego.